No ta na plus tryb upośledzonego łucznika bez łuku. Raczej, no nie, no to tak jeszcze nie do końca, gang, bo... właśnie teraz nie wiem, czy w filmie, czy w serii gdzieś tam było pokazane, że jak skończyła się ta cała wojna i tak dalej, on tam studiował w tej całej wieży i tak dalej, a on później było tak, że... Poszedł na poszukiwania czegoś tam i tak dalej, generalnie walczył z całą niesprawiedliwością i coś w tym stylu. Później było to, że on znalazł jakąś machinę, nie wiem, coś magicznego generalnie i ona przemieniła go na takiego strażnika, czy to takiego strażnika balansu, takiej równowagi, czy coś w tym stylu, nie? No i on tam różnych w sumie broni używał. Używał łuku i tak dalej. Generalnie jak on był za młodym, to on też generalnie ćwiczył łucznictwo, nie? No tak swoją drogą jeszcze. Później chyba zrezygnował, bo coś tam było, teraz nie kojarzę do końca. No i później... albo się sam powiesił, albo go zabili. To tak, też tak do końca już nie pamiętam, no. Dokładnie. Gdzie to było? Nie mam pojęcia, to gdzieś było w jakimś chyba mieście, czy coś w tym stylu, to gdzieś prawdopodobnie u magów było to coś, nie? No i to jest tak, jakieś takie chyba niewyjaśnione, może to gdzieś indziej jest wyjaśnione, albo coś w tym stylu, nie wiem, czy to w grach, czy coś w tym stylu, bo to, co my tutaj widzimy w anime, to jest tego garstka, to wszystko jest na podstawie gry, jak nie patrzeć, nie? W grach jest najwięcej tego typu rzeczy, nie? Dobra. Tam chcieliśmy iść. No, także akurat tego nie wiem, co to dokładnie jest, to jest, nie wiem, tak to była jakaś kula, która dawała właśnie, on posiadł tą całą moc i stał się tym niby ala strażnikiem tej całej równowagi, czy coś w tym stylu. No, i to tyle, co wiem na ten temat. Tak de facto, nie? A później jak zginął, no to stał się heroicznym bohaterem, nie? Przez co mógł być też przyzywany, nie? No i on jest tam troszeczkę tak, trochę wypaczony, nie? Niby łucznik, ale to nie to łucznik, nie? Ta. Nawet jeleń tutaj wszedł, ja pierdzielę, nie? No i cyk. Ura, jeleń też musiał zginąć niestety. Cyk. I cyk. Elegancko. Ale na props wyszła walka z fałszerzem. Ta prawdziwym jednym królem bohaterów jest mój Gilgamesz. Nie no, Gilgamesz kurde upi. Znaczy to jest ciekawe, bo w
Grand Orderze, jak oni tam się właśnie przenieśli do całej tej Mezopotamii, czy o ile dobrze pamiętam, to cały ten król Gilgamesz był całkiem spokojny. Dopiero został jakoś chyba wypaczony jako ten heroiczny bohater. Więc i to jest też ciekawe, nie? Dlaczego w sumie został tak wypaczony, nie? Bo to mnie właśnie najbardziej ciekawi, nie? Niby tutaj całkiem spoko koleś, nie? Ale jednak kurde, jak zginął, jak przeszedł jako ten, jako heroik bohater, jako król bohaterów, jako półbóg, bo w sumie był półbogiem. No i to jest też dosyć mocno ciekawe. Matka była dobra w Grand Orderze. Muszę iść przyzwać. A co chcesz przyzywać? Na potęgę posępnego czerepu. Moce, przybywajcie. To jest to. I to jest to. Nie, no ale cel na dzisiaj w sumie zrobiłem już, nawet trochę więcej bym powiedział, bo mówiłem, że połowę Lesbos, a już właśnie zacząłem w sumie większą połowę. Więc jest gitara. Płotka, gdzie jesteś płotka? Idziemy. Najlepiej zrobioną postacią w Fate był Iskandir z Fate Zero. Ten to ma. Tak. To też spoko. To też spoko postać była, jakby nie patrzeć, nie? Czekaj, a to miało później swoją kontynuację w jakimś innym animcu. Tylko chyba to już nie było takie Fate, tylko coś innego chyba bodajże. Ale też z magami właśnie związanymi w świecie Fate'a, a czy generalnie Fate'a, dobrze mówię. Ostatnia kinówka Heaven's Feel. O! No proszę. To się niby świeci. What? Okej. Tu jest moja synchronizacja. Te kwiaty się świecą, kurde. To jest ciekawe. Ale ostatnio dosyć mało ciekawych takich animsów wychodzi, tak swoją drogą. Dosyć mocno tempo się zwolniło. Nie wiem, czy to jakiś przesyt, czy po prostu brakuje niektórym pomysłów, czy coś w tym stylu. A jest tyle niedokończonych serii, że ola boga, nie? Dobra. Coś ciekawego jest.
No, zabijanie Sakury ma to... No, coś w tym było, nie? Znaczy... Bo w grach chyba tak było, nie? Dosyć mocno, nie? Bo tam jest ileś tam wersji tego świata tak de facto, nie? Jeśli chodzi o Fate'a, więc to jest tak mocno nieraz pokiebaszone, że szkoda gadać, nie? Kamino to... No, oglądam. W sumie to w pierwszy sezon się skończył właśnie. Jakby nie patrzeć. Mangi akurat nie czytałem, więc... Ale animce oglądałem. I pierwszy sezon zakończony jak najbardziej. Wszystko wiem, że jest uważają spoilery. tak, wiem. Powiedziałem mangę gdzieś tam dostępną, jak było jeszcze Manga Reader i niestety już nie ma. Szkoda, klip. To widziałem, gdzieś tam się ten przewalał tytuł, jeśli chodzi o Tower of God. Ale no jakoś się za to nie zabrałem. Nie wiem, tyle innych jeszcze ma, że szkoda gadać. ja sądzę, że po tym, co się zakończyło w pierwszym sezonie animca... to... Główny bohater się dosyć mocno zmieni. Dosyć mocno się zmieni, prawdopodobnie będzie silniejszy, bo niby ta laska, która tam była, to był obserwator jakiś, czy coś w tym stylu. No, więc może być mega ciekawie. Co do samej Rachel... Się okaże. Być może się okaże tak, że to członkowie, czyli wszyscy jego przyjaciele, których poznał, no, zrobią robotę za niego, nie? Tak też może być, jakby nie patrzeć, nie? Tak też może być. No, nawigator, nie obserwator, nawigator, no. Tak, jak najbardziej masz rację. To jest... O Jezus, 5? Ile duża ta wieś. Okej. Nawodnić się? No dobra, niech wam będzie. Nie, no akurat teraz robię dużo, dosyć ten pobocznych rzeczy, więc można pogadać przy okazji, więc... Gorzej było, jak robiłem fabułę i po prostu chciałem się skupić na fabule. A już było faktycznie trochę słabiej, ale... Dużo na pewno sobie jeszcze będzie można pogadać, jak będę ogrywał... Herosów piątkę. Bo zacząłem, ale niestety Assassin wkręcił. No, więc... What are we going to do? Don't worry. It's curable. What's wrong? My workers are sick. At this rate, I won't be able to feed my own family, never mind theirs. The good news is, this isn't the work of the gods, but a sickness of the body, the throat in particular. I could treat the workers, if I had my medical supplies. Mystios, would you get them for me?
Eros 5, później 6 i 7. Nie marudzian. If you'll pay my fee, the health of your workers depends on it. I'd have hoped the well-being of these people would be payment enough. Yes, yes, of course I'll reward you. Will you do it? I'll find your supplies. Excellent. My tools are in Ancient Pearl, and the drugs are in Lover's Bay. Ancient Pearl is pretty big. Where exactly did you leave your tools? In the clinic at Vrisa Fort. Where exactly in Lover's Bay should I look? At the Leader House in Midilini, northeast of the temple. Okay. I'll come back with your supplies. The faster you do, the sooner I can help the workers. Pięknie. I'll go get the tools and drugs. Tools and drugs. Oh yeah, you look at these vineyards. Even Marcus couldn't make shitty wine with these grapes. A, muszę też gdzieś dorwać, kurde, ten mangę. Macie teraz jakieś ten ciekawe ten strony z mangami, żeby można ten było poczytać? A gdzie teraz czytasz, kurde, ten mangi? Na webtoonie, okej. Ej, a może nie muszę ich zabijać? Albo może i muszę? Teeth. You saved me and my work too. A cure for the statues in the Petrified Valley. Why would stone need to be cured? Surely you've seen their faces frozen in terror. They're not mere objects, fight. Humans trapped in stone. You're saying they're sick? I'm not sure why it's happening. I'm merely a scholar looking for a cure. An elixir that will not only heal, but prevent this horrible affliction once and for all. Something's turning people into stone, and you can make them flesh and blood again? Impressive. Yes. Well, not exactly. Not yet. It will be perfected through more trials. But I only have one dose of elixir left. In order to make more, I would require a few ingredients. But I'm in no condition to gather them. What do you need? Just a few items found all over Vineyard Canyon. If you can get them for me, I'll reward you with a dose of my elixir. I'll gather okay. What you need. Excellent. Now listen closely to these ingredients. I require a cluster of bear dung mushrooms, some cone snail bile, and a bouquet of hellebore. How did these statues come to be? I don't rightly know. A curse of the gods, the writhing dread. If you wish to see for yourself, Meduza. You shouldn't do it without my elixir. Mistyczna, kurde, bestia będzie. What is a hellebore? Hellebore is a flowering plant you can find growing atop the highest mountain in Vineyard Canyon. Where can I find these mushrooms? They grow on fresh bear dung. There's a cave in the mountain south of the road to Mytilene where you can usually find them. Where can I find cone snails? Cone snails are drawn to the warm currents of the eastern shoreline. My favorite spot is by Sark Bay. Make sure the bile is fresh.
Okay. I'll go collect your ingredients. Come to my workshop on the hill east of Mytilene when you have everything. Super. Co tu jest? Skarb i tabliczka. Mountain and the shoreline. Could these items be in three more different places? A. I tam jest tabliczka. Pięknie. Okej. To sobie jeszcze zrobimy. Okej. A czemu taki ten chujowy grafik? A o co chodzi, że po prostu kreska taka słaba, czy co? Jakbyś zobaczył sobie, jak oni to rysowali, to byś nie wytrzymał. No, tak sądzę, że chyba to zobaczę, kurde, bo... The mountain. The hellebore should be here somewhere. Nice, to są te kwiatki, które się świeciły. Okej. Dobra, teraz gdzie? Okej, tu jest jeszcze coś. 200, tutaj. Kreska nie jest zła, ale postacie biedne. Budżet na początku chyba wynosił 20 rubli. Stary. Aż tak tragicznie? O kurde. No ciekawe, ciekawe. No wiesz, no każdy pewnie gdzieś tam na początku nie miał Bóg wie czego, nie? I rysowali z tym czym mieli, jakby nie patrzeć. Jeśli chodzi o wygląd. Zobaczymy. Dobra, znowu mamy rekiny. What? I sprzątnięci. The shipwreck. The cone snails must be close by. Ale pierwszy sezon trzeba przetrawić. No to nieźle. O, gratki Gun 28, gratki. Ciekawe, czy nigdy dali z grafikę 5 rubli i kartę z pobudzenia. Nieźle. Not bad. Nie, raczej będę czytał po angielsku, jeśli jest. Ale widzę, że jest. Nie, only English. Wolę jednak czytać po angielsku, szczerze powiedziawszy. Po polsku czytając mangi... Po prostu, nie?
Wbijam ci niedźwiedzie. Nice. Trzy składniki są. Jest gites. Gdzie to trzeba odnieść? Tutaj trzeba odnieść, okej. Okay. Angielski poprzedni sezon miał sens? Nie, ja jednak obejrzę sobie, poczytam sobie te całości po angielsku. Jednak jestem przyzwyczajony do angielskich tłumaczeń. Jakoś bardziej sensem to ma. W sumie nie tylko ja mam takie odczucia, nie? Nieprawda, Jean? Dobra, dajemy tego questa. Leci, można dalej cisnąć. Dalej w budyneczku. You're back. Do you have the ingredients? Tak. I do. Very good. Now I'll be able to make a new store of elixir. But first, I need to make sure it's safe for human consumption. The vial on the table is my last dose. I saved it especially for you. I'm not drinking anything with bear dung mushroom in it. Don't be silly. Drink it and you'll be impervious to petrifaction. I'm not sure about this. What? You believe my elixir works, don't you? If it does what you say it does, I'd be a fool not to drink it. Yes, drink it all down. I noticed something while testing the elixir on my life subjects. We all turn to stone when we're dead. No tak. Reflect damage i po tobie. Well, nie zlutuję. Lutowanko, lutowanko. Crazy woman. Właśnie, zobaczmy, co my tu mamy. To jest 2-2-2. Obrońmy jeszcze to dla Ateńczyków. Chyba nie, ja w sumie nie mam większego znaczenia, kto to przejmie teraz. Jak się wykona i tak się wykona to. Dobra, chodźmy tutaj. Chodźmy tutaj. Okej. Okej. Dobra. To by było.